Cześć i witam w kolejnym materiale, w którym będę mówił o tym, jak długo pracuje spedytor. W sensie, ile pracuje spedytor, ile czasu dziennie. O. Prędzej czy później, pracując jako spedytor, spotkamy się z problemem pracy po godzinach bądź z problemem pracy w godzinach nadliczbowych. Związane jest to z tym, że transport nigdy się nie zatrzymuje. Gdy kładziemy się spać, to niektórzy kierowcy dopiero wstają. A jeśli pracuje kierowca, również pracuje spedytor czy tam dyspozytor z nim związany, z jego pojazdem, z jego pracą. Ponieważ różne problemy wychodzą w trakcie realizacji. Szkody, kradzieże, awarie, uszkodzenia różne i tak dalej, zwroty, reklamacje. No mnóstwo po prostu problemów codziennych, które towarzyszą usłudze transportowej, więc... Różne firmy sobie to rozwiązują. Można się spotkać z przedsiębiorstwami, nie tylko spedycyjnymi, ale także transportowymi, czyli takimi, które dysponują własnym taborem, że po prostu przedsiębiorca organizuje pracę w systemie zmianowym. Byłem raz na rozmowie kwalifikacyjnej w takiej firmie, w której właśnie panował system zmianowy. Były to zmiany od 6 do 14, od 14 do 22 i od 22 do 6 rano. Tak, cały czas ktoś siedział w biurze na zmianę. Pracownicy się wymieniali, przekazywali sobie obowiązki w momencie, gdy przychodził zmiennik do pracy. Przekazywali sobie wszelkie informacje o swoim taborze, o swoich ciężarówkach, jakie zadania wykonują i tak dalej, co możemy się spodziewać. I wtedy, jeśli mamy system zmianowy, niekoniecznie może to być też zmiana tylko jedna, przykładowo od 7 do 15, bądź od 8 do 16 i później ktoś przejmuje za nas dyżur. Aczkolwiek w systemie zmianowym prawdopodobnie problemu nadgodzin bądź problemów pracy po godzinach biurowych, że tak powiem, nie będzie. Ponieważ po 8 godzinach, które powinniśmy przepracować w przeciągu dnia, kończymy pracę, wyłączamy telefon, robimy przekierowanie na inną osobę, która przejmuje, że tak powiem, po nas obowiązki, przejmuje dyżur, czy tam co innego, w jakiś inny sposób przejmuje naszą pracę. Także taki system możemy spotkać. Trzeba o to pytać na rozmowie kwalifikacyjnej, żeby potem nie było zaskoczenia, że po 16 godzinie przyjeżdżamy do domu, a tu się telefony urywają i mamy problem, bo musimy działać. Telefon od kierowcy, nieważne czy to są godziny pracy, czy to nie są godziny pracy, ale telefon od kierowcy z problemem to jest dopiero początek działania dla spedytora, czy tam dyspozytora, w zależności tam wiadomo o co chodzi, nie? To jest dopiero początek działania. Działanie, rozwiązanie problemu może spedytorowi zająć 2 minuty, bo czasem to jest po prostu zmiana jednej literki czy cyferki w awizacji numeru rejestracyjnego, a może spedytorowi zająć rozwiązanie problemu 1,5 godziny. Także może się okazać to sporym zaskoczeniem. W przypadku większej ilości taboru, większej ilości pojazdów, no telefon możemy mieć za telefonem, dosłownie. Także trzeba o to pytać, trzeba to sobie na samym początku wyjaśnić. Bardzo częstą sytuacją jest to, że zatrudnia się spedytor, tak zwany spedytor samodzielny,
Umawia się z przewoźnikiem, umawia się z właścicielem firmy transportowej i ten mu mówi: słuchaj, dostajesz 5 czy 7 czy 10 aut i one są twoje. Ty sobie je prowadzisz, ty sobie znajdujesz na nie zlecenia i, że tak powiem, pracujemy na akord. Czyli ile ujeździmy i jak efektywnie będą te samochody jeździć, to tyle zarobisz. Wiadomo, chcemy, żeby te nasze zarobki to odzwierciedliły. Chcemy, żeby te auta jechały, więc staramy się rozwiązać każdy jeden problem i będziemy po prostu prawdopodobnie po godzinach pracy siedzieć i rozwiązywać problemy. O to trzeba oczywiście zapytać, ale prawdopodobnie wtedy w takim systemie będziemy musieli raczej te swoje pojazdy ogarniać po godzinach pracy, więc trzeba się z tym liczyć i sobie, że tak powiem, to skalkulować na samym początku, żeby nie było zaskoczenia, żeby nie było zdziwienia, że przechodzimy do pracy, a tu po pracy dalej praca. Godziny dyżuru również są godzinami pracy, więc jakoś to sobie trzeba skalkulować i wliczyć tam sobie w tą stawkę ewentualnie, negocjując warunki pracy. Oczywiście w takich sytuacjach towarzyszyć będą narzędzia służbowe, telefon, laptop, dostęp do internetu i tak dalej. Wielu się będzie cieszyć, kurczę, ale laptop, telefon i internet bezprzewodowy, przedsiębiorca inwestuje po to, żeby z tego korzystać. Skoro to jest mobilne, to znaczy, że trzeba będzie z tego korzystać prawdopodobnie z domu i działać zdalnie z domu. I trzeba o tym właśnie myśleć. Trzeba mieć to na uwadze i wszystko na chłodno kalkulować sobie. Abstrahując, takie narzędzia są niezbędne do wykonywania pracy spedytora. Ja na przykład, siedząc w biurze, mam 2 monitory, a w poprzedniej pracy miałem 3 monitory przed sobą, więc laptop to jest takie absolutne minimum. Zrobienie, sprawdzenie przykładowo pozycji w TMS-ie, czyli w takim systemie zarządzającym transportem, ze smartfona może się okazać niemożliwe, także dostęp do szybkiego internetu i laptop jest narzędziem kluczowym, niezbędnym do prowadzenia pracy zdalnej przez spedytora czy tam dyspozytora, w zależności kto tam, jak sobie to z tym pracodawcą ustalił i jakie są jego obowiązki. Także reasumując, spedytor może pracować 8 godzin i dziękuję, 168 godzin, tak, że tak powiem, tam średnio wychodzi w miesiącu. Albo może pracować nawet 24 godziny na dobę, bo będzie pod telefonem non-stop. Pierwsza w nocy telefon do spedytora, bo pierwsze kierowca co robi, jak się popsuje auto albo coś, albo nie dojedzie na czas, to pierwsze co robi, to dzwoni do swojego spedytora czy tam dyspozytora, informując go, że jest poślizg, a ten musi działać. Albo po prostu jego zadanie polega na tym, żeby zgłosić klientowi, albo po prostu na siłę trzeba organizować coś innego, żeby ten transport dojechał na czas. I to się wiąże wtedy z zamianą naczep, zamianą pojazdów, przepinkami, różne się triki stosuje i tak dalej, żeby ogarnąć zmianę zleceń, żeby ogarnąć i żeby ten transport jednak na czas dojechał. Także wszystko się robi, że tak powiem, dla klienta, pod klienta. I też właśnie organizuje się również pracę po godzinach, przedsiębiorca organizuje również pracę po godzinach, aby był to full service, nie? To by było na tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Cześć.